Final Cut. Witam serdecznie, to mój pierwszy vlog z wyjazdu na Majorkę. Tym będziecie ze mną w podróży, tak jak ja, z wami w tym czasie, kiedy mnie nie będzie, czyli 2 tygodnie. Zapraszam do oglądania. Witam na lotnisku Chopina w Warszawie, jedziemy, zaraz będziemy lecieć i widzimy się już na Majorce. Jesteśmy na lotnisku Majorka w Hiszpanii. No i zaraz będziemy lecieć, jechać autokarem do hotelu i tam się ponownie zobaczymy. No było bardzo fajnie, myślę, latanie było ciekawie, dużo widoku. Serdecznie jesteśmy już w hotelu, dolecieliśmy. Tak to się prezentuje, jesteśmy obecnie na Majorce w Hiszpanii. Miasta nie pamiętam. Później sprawdzę, to wam powiem. No i to jest, powiem tak, pierwszy vlog, zaczynamy. Będę wam pokazywał ogólnie, co robimy każdego dnia, co się dzieje, co tu jest. No i myślę, że się ucieszycie, bo jest tak, tenis stołowy, jest piłka plażowa, jest piłka na zwykłym boisku, są baseny, aquapark, bardzo dużo atrakcji. To wygląda, na razie jesteśmy pomiędzy hotelami. To się nazywają bungalowy, czyli takie małe domki, które tworzą jakby cały jeden hotel i my mieszkamy w bungalowie o nazwie Dalia w pokoju numer 201. Jesteśmy obecnie w hotelu, z Globales Bungan Villa, jakoś tak to się nazywa. No później wam pokażę dokładną nazwę, chyba tak, tak to się nazywa. Teraz pokażę wam ogólnie, gdzie dokładnie mieszkam. Ogólnie jutro jedziemy sobie, znaczy w czwartek jedziemy sobie autem, który wypożyczamy. No ja wycieczkę tam będziemy zwiedzać, całą Majorkę, wyspę, objedziemy ją, dzisiaj idę se w ogóle tam zwiedzać, zdjęcia sobie robić, zobaczycie też róże skróty. Ogólnie, gdy jesteśmy na stołówce i pobieramy jedzenie, pani nakładają je oczywiście na talerze, mówimy co chcemy, a pani nakładają, to tylko wtedy musimy mieć maseczki i musimy stać za taką linią przydzieloną do tego. Ono za mną można zobaczyć restaurację. Maseczki musimy mieć tylko przy pobieraniu jedzenia. Musimy zdezynfekować ręce przed wejściem na stołówkę. A jak się można na spokojnie maseczkę zdjąć. Jak się chodzi normalnie po stołówce, też nie trzeba mieć, ale są tutaj codzienne tak naprawdę dezynfekcje dróg, po której obecnie idziemy.
No, bardzo ładny hotel, bardzo mi się podoba. To na plaży jest kilometr, jednak jeździ taka jakby bus, ciuchcia, autokar, jak to nazwać, na plaży. Ogólnie woda też jest bardzo ładna. No i myślę, że widzimy się dopiero już na dzisiejszej wycieczce. Jesteśmy obecnie na plaży. Tak to wygląda, nie ma żadnych. Zaraz wam pokażę, jak się prezentuje hotel. Właśnie wracam z wycieczki. Robiliśmy bardzo wiele zdjęć. No i wypatrzcie, hop. Tak to wygląda. Tutaj mamy taką drogę. I się auto jedzie. Panie, spokój, panie. O, Globales. O, tak to się wie. No, my idziemy do środka. Zaraz wsiadam wypożyczone auto i jedziemy na wycieczkę. Może zwiedzimy stadion Palma de Mallorca. Zobaczymy. Oczywiście będziecie ze mną, a ja z wami. Patrzcie, jesteśmy w jaskini. To działa, działa. Ktoś później mówi? Halo? Coś tam jest? Halo? Chyba nikogo nie ma. Już mi aparat na straszki mam. Czy mi kamera? Halo? Coś tam jest? Chyba nie. Ładnie jest woda. Woda też ładna, bardzo przezroczysta. Tutaj nie widać. Jest tak ciemno. Halo? Coś to jest? Halo? Halo? Nikogo nie ma. W kolejnym dniu mojego vloga, przedłużyłem wam go trochę o parę dni, no dlatego, żebyście trochę więcej zobaczyli, żeby on był trochę dłuższy. Przepraszam, już jesteśmy po wycieczce, wczoraj już nie miałem czasu, nie miałem siły po prostu nagrywać dla was, więc dzisiaj to robię i dam wam krótki raport z tego, jak było. Ogólnie najpierw pojechaliśmy do jaskini, to co mogliście widzieć, tam było bardzo ładnie, mieliśmy spektakl. Jaskinia była bardzo ładna, większa niż w Polsce, wodny raj. Sorry, że nagrywam tak, ale dzisiaj jest pochmurno, wieje, padało w nocy, była wichura, więc tak słabo, ale ogólnie wszystkie dni były ładne, więc tutaj można się czepić, że raz jest brzydko. No zobaczcie sami chmury. No mówię, dzisiaj chyba nie będzie za ładnie, dzisiaj się chyba nie kąpę. Sorry, że takie szumy, ale naprawdę wieje bardzo mocno. No więc widzicie, pogoda na razie na ten moment nie rozpieszcza. Ma jeszcze o 9 godzinie padać, więc zobaczymy. O, te chmury są. Ej, dobra, teraz zobaczymy. Dobra. Od razu po jaskiniach pojechaliśmy sobie autem, bo wypożyczyliśmy auto na ogólnie jeden dzień. Dokładnie 11 godzin, ale to nieważne. Wypożyczyliśmy sobie je na 11 godzin. No to naprawdę jeden dzień, ale nieważne. I wtedy zaczęliśmy jeździć sobie po Majorce, ale żeby jeden dzień to za mało, żeby zwiedzić całą. Pojechaliśmy po jaskiniach do Palmy, czyli stolicy Majorki i wyspy Majorka. Tam chodziliśmy bardzo dużo. Zaraz zobaczycie parę zdjęć, które są zrobione. Będą tak, wiecie, nie po kolei, będą po prostu tak rzucone, będziecie mogli sobie chwilę pooglądać. Potem pojechaliśmy na stadion, zaraz zobaczycie również zdjęcie stadionu, na którym gra drużyna Majorki, reprezentująca Majorkę, albo dokładnie Palma de Mallorca, jak
jakoś tak. No i widzieliśmy stadion, nie można było na niego niestety wejść, bo była jakaś impreza. No i niestety. Teraz opowiem wam historię z życia wziętą. Jedziemy sobie na plażę, może uda być się ładniejsza. Jedziemy sobie na plażę, zakładając, że będzie ona ładniejsza, będzie czyściej i tak dalej. Bo nasza wcale nie jest brzydka, nasza jest po prostu... No chcieliśmy zobaczyć, czy jest jeszcze lepsza, tak? Czy jest jeszcze jakaś ładniejsza, czy nasza jest tutaj akurat do tej, której znamy, jest po prostu najlepsza. No jak pojechaliśmy, wysiedliśmy i... Strasznie śmierdziało, tak? Strasznie śmierdziało. Zakładam, że to było przez glony, które zostały wyrzucone przez morze na piasek i po prostu one tam gniły i z tego wydobywał się brzydki zapach. Jednak później pojechaliśmy na drugą plażę, gdzie tam było ładniej i również zaczęliśmy sobie tam parę straganów. Po straganach już pojechaliśmy do domu, bo by to była jakaś już godzina, prawie że 18 myślę, albo 18 już była wtedy, myślę, że już była nawet. Pojechaliśmy sobie tutaj do hotelu już, mój tata odniósł samochód, poszliśmy na kolację, no i to tyle z dnia. Ogólnie każdy mój dzień wygląda tutaj tak, że jem śniadanie, to jest godzina, do godziny 10 i jest śniadanie, jakieś pewnie 9.30 kończę jeść. No co jem, jakieś naleśniki, nasz odcinek, vlog, bo to jest pierwszy vlog, nie wiem jak mi wyszedł. Zostańcie w komentarzach, bo komentarze będą włączone, rzadko są włączone, ale dzisiaj pod tym filmem mam włączone, żebyście ocenili jak mi wyszedł. No i ogólnie tak, jem śniadanie, przebieram się, idę na basen, albo tutaj, albo tutaj, na taki plac zabaw dla mniejszych. Albo idziemy na aquapark, gdzie są naprawdę dobre zjeżdżalnie. Będziecie mogli... Nie będę zjeżdżał z kamerą, bo nie jest wodoodporna, ale zobaczyliście już chyba, ale możecie zobaczyć również z bliska, co jest w akwaparku dokładnie. Jest taki jakby bąbel, nie wiadomo jak to nazwać. No i tak to wygląda. Po obiedzie idziemy na dalej basen, albo robimy coś innego, idziemy może na plażę lub się gdzieś jeszcze przejść, ale później idziemy na kolację, po kolacji zaraz zobaczycie. Znaczy, nie zaraz, ale ogólnie dzisiaj zobaczycie, co robimy po kolacji. Dokładnie gramy tenisa z moim tatą, mamą lub siostrą lub jakimiś innymi ludźmi, którzy chcą z nami ze mną zagrać. No a my się widzimy w porze obiadowej. No i ogólnie jeszcze tam jest mini disco dla mojej siostry. Bo mini disco jest jakiś spektakl dla dorosłych, czasem śmieszny, czasem magia, zawsze to się znajdzie. My już jesteśmy po kolacji. Zaraz idziemy na mini disco, moja siostra będzie tańczyć, jakiś tam show dla dorosłych będzie, to że wam coś tam pokażę. No i to chyba będzie koniec vloga, no co wam więcej tutaj pokazać. Widzimy się na mini disco. Za mną są animacje, ja właśnie wracam i kończę z wami vloga. Niedawno. O godzinie jakieś 20, 20 po 20 może wróciłem. Napiszcie mi w komentarzu, jak wyszedł mi pierwszy vlog. Sorry, że teraz jest tak ciemno, no ale po prostu już jest noc. Napiszcie, jak wyszedł ten pierwszy vlog, czy dobrze, czy źle, czy za długo, czy za krótko. No po prostu napiszcie, to ja następnym razem na pewno postaram się go zrobić lepiej. No i żeby oczywiście był lepszy. No i ja się z wami żegnam. Do następnego. A, jeszcze. No, zasubskrybuj kanał, bo leci mi po więcej niż 100.
Do zobaczenia, do następnego. Cześć.